Krypto przedstawiają... Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony. Przychodzę do Was w tym tygodniu z wiadomościami, co wydarzyło się w świecie kryptowalut. Ale na początek mam dla Was pewną propozycję. Każdy z tego kanału chyba już wie o moim poradniku dla początkujących, ale wydaje mi się, że zrobiłem go zbyt ogólnikowo i subiektywnie podszedłem do tematu. Chciałem zrobić coś dla Was, żebyście lepiej zrozumieli tematykę kryptowalut, Napiszcie proszę w komentarzu pod tym filmem pytania czy zagadnienia, które nie są dla Was zrozumiałe, na które ciężko znaleźć Wam odpowiedź w internecie czy tam od znajomych. Jakie informacje związane z krypto i blockchainem są dla Was istotne i kluczowe, abyście mogli lepiej poruszać się po świecie kryptowalut? Jak pewnie dobrze wiecie, zaledwie 4 miesiące zostały do halvingu Bitcoina i istnieje bardzo duża szansa na kolejną, może ostatnią dla nas hossę. Chciałbym, żebyście byli dobrze przygotowani i podejmowali świadome decyzje. Śmiało piszcie pytania, które was nurtują, począwszy od pierwszych kroków z kryptowalutami aż po metody inwestycyjne. Ze swojej strony mogę zagwarantować pomoc na tyle, ile będę mógł. A jako formę odpowiedzi będę chciał dla Was nagrać film, może serię filmów, jeżeli będzie taka potrzeba. Także zapraszam do komentowania pod filmami. I oczywiście, jak zawsze, na początek przypominam, że wszystko co mówię to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. A przed jakąkolwiek decyzją inwestycyjną zalecam zrobienie własnego researchu. Dzisiaj bardzo ładnie na zielono mamy giełdę kryptowalut. Bitcoin na ponad 4% plusie. Ethereum na prawie 3%. XRP na ponad 2%. Litecoin na ponad 5%. Bardzo ładny wzrost. Także mamy ładne wzrosty na kryptowalutach na początku tego tygodnia. Bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć trochę o ważnych wydarzeniach, jakie wydarzyły się w świecie kryptowalut, oraz o tym, jak halving może wpłynąć na cenę bitcoina. Ja nie mówię tutaj o wzrostach na altcoinach, o market capie i tak Ja tylko będę mówił o, o tym, jak może wpłynąć na cenę bitcoina. Także zapraszam, żebyście zostali ze mną. Pamiętaj, jeżeli podoba Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji. Oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. I zaczynamy. Na początek poznajcie Umberto. Jest to Europejczyk zamieszkały w Mediolanie, który jest uważany za osobę, która najczęściej korzysta z kryptowalut jako środek płatności. No i w sumie tyle na jego temat. Tutaj w tym artykule na dailyhodl.com jest dosyć fajnie opisany przypadek używania kryptowalut do płacenia. Firma Together, która pozwala użytkownikom wydawać swoje kryptowaluty jako euro. Zebrała dane ponad 10 tysięcy użytkowników w 19 krajach strefy euro, które ujawniają przeciętnego użytkownika kryptografii. I jak możemy zejść tutaj trochę niżej? Według raportu 77% użytkowników kryptowalut to mężczyźni, a zaledwie 23% to kobiety, przy czym większość osób w wieku od 26 do 45 lat są to ludzie wykształceni najczęściej prawnicy, księgowi oraz ekonomiści, a następnie studenci. Jak zejdziemy sobie jeszcze niżej, to możemy zobaczyć, że kryptowaluty najczęściej wydawane są w restauracjach i hotelach, w supermarketach oraz sklepach spożywczych, a jeszcze niżej widzimy najczęściej używane kryptowaluty. Jak możemy zobaczyć na, tym, na tej grafice, po prawej stronie mamy wykres czterech pierwszych kryptowalut pod względem kapitalizacji, a na tej po lewej stronie wykres, w jakiej kryptowalucie najczęściej ludzie płacą. I tak jak możemy zobaczyć, bitcoin jest używany w ponad 50% przypadków, ethereum prawie w 40% przypadków, ripple lekko ponad 2% oraz bitcoin cash lekko ponad 1,5%. Wnioski? Szkoda, że nie ma tu uwzględnionych liczb, które pokazują ile tych kryptowalut jest wydawanych jako środek płatności, bo mnie w sumie bardziej by to interesowało, ale możemy również wyciągnąć jeden bardzo ważny wniosek z tych danych. Jesteśmy bardzo anonimowi używając kryptowalut jako środek płatności poprzez serwisy firm trzecich oferujące właśnie takie płatności. Jak możemy tu zobaczyć? Wiedzą oni o nas wszystko. Wygląda to nie inaczej niż w przypadku płatności kartą i walutą fiat. Zostajemy trochę przy zbieraniu danych CEO, Telegram, iCloud firmy Apple to teraz oficjalne narzędzie do nadzoru. oraz jak możemy przeczytać w tym oto artykule na koń telegrafie. Paweł Durow, założyciel i dyrektor generalny głównego zaszyfrowanego komunikatora Telegram, powiedział iCloud jest teraz oficjalnym narzędziem nadzoru. Aplikacje, które polegają na tym, aby przechowywać Twoje prywatne wiadomości, takie jak WhatsApp, stanowią część problemu. W szczególności pozdurowa odnosi się do raportu, w którym napisano, że Apple porzuciło swoje długoterminowe plany, Umożliwienia użytkownikom iPhone'ów pełne szyfrowanie kopii zapasowych ich urządzeń w iCloud. Według Reutersa, gigant technologiczny zrezygnował z kompleksowych planów szyfrowania po tym, jak FBI skarżyło się, że taka funkcja zaszkodziłaby śledczym. Chociaż Apple podobno przeniosło swoją uwagę na ochronę niektórych najbardziej wrażliwych informacji użytkownika, takich jak zapisane hasła, kopie zapasowe tekstów z iMessage, WhatsApp i innych zaszyfrowanych usług. Pozostają dostępne dla władz oraz pracowników Apple. Moim zdaniem, Paweł Durow, takim postem robi dobrą reklamę komunikatorowi Telegram, bo przecież każdy chyba wie, że jesteśmy śledzeni na praktycznie w każdym urządzeniu. Teraz trochę wiadomości z Europy: Dyrektywa 5 AMLD weszła w życie. Jakie zmiany wnosi? W ostatnich newsach ze świata kryptowalut mówiłem Wam o tej dyrektywie, a teraz mamy już więcej szczegółów. I jak możemy tu przeczytać, Dyrektywa 5 AMLD weszła w życie z dniem 10 stycznia 2020 roku. Jest to już piąta dyrektywa tego typu. Ma ona na celu utrudnienie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu na terenie Unii Europejskiej. Do tej pory czwarta dyrektywa nie wymagała od firm świadczących usługi kryptograficzne jakiegokolwiek nadzoru i kontrolowania podejrzanych działań. Obecnie wprowadzona ustawa wymagać będzie od dostawców portfeli kryptowalutowych i giełd rejestracji. Będą oni także podlegać nadzorowi zgodności postanowień wprowadzonych w kolejnej dyrektywie AML. Poprawiona dyrektywa wnosi także konieczność tworzenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej baz przechowujących dane osób, które korzystają z usług kryptograficznych. Jest to niemała zmiana i próba walki z anonimowością. Zmiany już widoczne, i jak możemy tu zobaczyć, w wielu przypadkach wprowadzone przez dyrektywę zmiany są dla małych przedsiębiorstw z dużym ciosem. Dokładne przestrzeganie 5 MLD generuje duże koszty. Przykładem tego jest giełda Derbit której siedziba mieściła się w Holandii. Z dniem wejścia w życie dyrektywy ogłosiła ona, że przenosi się do Panamy. Jest to oczywiście krok, który pomoże im uniknąć rygorystycznych regulacji wprowadzonych przez poprawkę do dyrektywy. W Polsce mieliśmy już idealny przykład: że wszystkie ustawy oraz regulacje bardzo skutecznie pozbywają się napływu pieniędzy do naszego budżetu. Mieliśmy tak w przypadku BitBaya, który aby uniknąć rygorystycznych regulacji przeniósł się na Maltę. Teraz oni tam się przenieśli całkiem gdzie indziej, ale jeszcze wtedy pamiętam, że oni przenieśli się na Maltę. Teraz jak możemy zobaczyć, poprzez działania Unii Europejskiej, oczywiście dla naszego dobra, wszystkie giełdy kryptowalutowe zaczną uciekać poza Unię Europejską. Jesteśmy naprawdę krok do przodu, jeżeli chodzi o nowe technologie. Przejdźmy teraz trochę dalej. Mianowicie do Bitcoina i jego posiadaczy. To, że większość bitcoinów jest w posiadaniu wielorybów, to chyba każdy wie. W grudniu 2019 roku inwestorzy posiadający od 1000 do 1 miliona bitcoinów posiadali aż 40 ponad 42% całkowitej podaży, a w grudniu 2017 roku było to 37,9%. Widzimy ta liczba ciągle rośnie. Ale portfele posiadające powyżej jednego bitcoina również rosną. Według stanu na 14 stycznia is istniało 784 tysiące adresów posiadających jeden lub więcej bitcoinów, co stanowi wzrost o prawie 11% w porównaniu z 707 tysiącami sprzed roku, jak podaje Glassnote. Liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie od początku 2015 roku. Trzeba zaznaczyć, że niekoniecznie jest to znak, że ludzi posiadających bitcoiny jest coraz więcej, a znak, że portfeli z bitcoinami jest więcej. Nieważne czy więcej ludzi, czy portfeli, wyraźnie widać, że akumulacja bitcoinów na portfelach cały czas rośnie. Może dlatego, że halving jest coraz bliżej i duża większość ludzi ze świata kryptowalut uważa, że cena bitcoina znacznie pójdzie w górę, tak jak w, przy poprzednich halvingach. A jak to wyglądało przy poprzednich halvingach jest to bardzo dobrze opisane na medium przez Rect Capital. Zostawię Wam link do tego artykułu w miejscu na opis pod tym filmem. Jest to bardzo, bardzo ciekawy artykuł opisujący co może wydarzyć się podczas halvingu oraz po halvingu. I możemy tu przeczytać, że pierwszy halving odbył się pod koniec listopada 2012 roku. Bitcoin potrzebował około 513 dni, aby urosnąć ponad 13 tysięcy razy. Od dolnej granicy lekko ponad 2 dolary do górnej granicy cyklu rynkowego 270 dolarów. Gdy tylko Bitcoin osiągnął szczyt po pierwszym halvingu wynoszącym 270 dolarów, rynek niedźwiedzi w 2013 roku przyczynił się do spadku Bitcoina aż o 80%. Ten trend trwał około 87 dni. Drugi halving odbył się na początku lipca 2016 roku. Zajęło 1068 dni, aby Bitcoin urósł ponad 12% 000 od najniższego poziomu, 164 dolary, do szczytu cyklu rynkowego, wynoszącego 20 074 dolary. Po tym szczycie, Bitcoin wszedł na 51 tygodni w rynek niedźwiedzi, który osiągnął najniższy poziom w połowie grudnia 2018 roku, około 3150 dolarów. Teraz przyjrzymy się kluczowym cechom obu halvingów. Halving przyczynia się do wzrostów. Wzrosty również trwają parę miesięcy po halvingu. Bitcoin rósł 12-13 tysięcy procent od najniższego poziomu do nowego all time high po halvingu. Halving pierwszy w 513 dni ponad 13 tysięcy Halving drugi w 1068 dni ponad 12 tysięcy procent. Ale zasadniczą różnicą jest to, że Bitcoin potrzebował dwa razy więcej czasu, aby osiągnąć podobny wzrost w drugim halvingu, co może przynieść trzeci halving. Szacuje się, że trzeci halving odbędzie się 17 maja tego roku. Na nowe all-time high Bitcoin powinien potrzebować około 2150 dni, czyli prawie 6 lat. I powinien kosztować około 400 tysięcy dolarów gdzieś w granicach końca 2025 roku. W tym artykule są również wypisane podobieństwa zachowania ceny w okresie między halvingami i powiem wam, że to wszystko jest bardzo, bardzo podobne do siebie. Zostawię wam, tak jak mówiłem, link do tego artykułu w miejscu na opis pod tym filmem. Polecam się z nim zapoznać. Jest to dosyć długi artykuł, który opisuje wszystkie podobieństwa. Cenowe oraz zachowanie ceny bitcoina podczas halvingów oraz w okresie między halvingami. Przejdźmy teraz dalej do wiadomości: Square Jacka Dorseya wygrywa patent dla sieci płatności Fiat Crypto. Obecna technologia pozwala pierwszej stronie płacić w dowolnej walucie, jednocześnie pozwalając drugiej stronie na wypłatę w dowolnej walucie. Sama sieć może automatycznie wymieniać płatności nadawcy na zasób określony przez odbiorcę. Według zgłoszenia, ten nowy system może być szczególnie korzystny dla sektora detalicznego. Wiele kryptowalut jest zbyt niestabilnych i zbyt wolnych, aby stać się skutecznym rozwiązaniem płatniczym. Niewielu handlowców może zaakceptować metodę płatności, której przetworzenie zajmuje wiele godzin, a wartość może gwałtownie wzrosnąć bądź spaść. Ale Square uważa, że może usunąć bariery dzięki systemowi z automatyczną wymianą. I rozliczeniami w czasie rzeczywistym konsumenci mogą płacić w preferowanym zasobie, na przykład za pomocą monety prywatności, aby zachować prywatność. A kupcy otrzymują pełną wartość w zasobach, które chcą posiadać. Ciekawe, ile anonimowości jest w tym systemie. Przejdźmy teraz dalej. Litwa, Bank Centralny, limitowana edycja cyfrowej monety, gotowa do uruchomienia. Na Litwie stworzono cyfrową, kolekcjonerską monetę upamiętniającą osiągnięcie niepodległości w 1918 roku. Moneta ma fizyczny odpowiednik w postaci srebrnej monety w kształcie karty kredytowej. Będzie wyceniona na dokładnie 19 euro i 18 eurocentów. Nawiązuje to do 1918 roku, w którym Litwa po raz pierwszy ogłosiła niepodległość od Rosji. Jej konstrukcja nie jest pozbawiona symboliki. Zawiera obraz ustawy o niepodległości, podpisanej 16 lutego 1918, a także cyfrowy obraz Rady Litwy. Projekt zawiera również kod QR, który jest powiązany ze sklepem internetowym, w którym będą sprzedawane cyfrowe tokeny. Bank zamierza wydać 24 tysiące LBC w swoim sklepie internetowym. Sklep zapewni swoim klientom dedykowane portfele, w których będą mogli przechowywać monetę, chociaż będą mogli je trzymać również na portfelach NEM. Bank dodał, że nabywcy cyfrowych monet będą mogli odebrać swoje fizyczne srebrne monety w wyznaczonych punktach sprzedaży. Dosyć ciekawa sytuacja z Litwy: limitowana wersja cyfrowej monety upamiętniającej osiągnięcie niepodległości. Przejdźmy teraz dalej. Chińscy eksperci sugerują zastosowanie technologii blockchain w systemie kredytu społecznego. Chiński system kredytów socjalnych to system reputacji obywateli, nad którym rząd chiński obecnie się skupia. Regionalne testy dotyczące kredytów socjalnych rozpoczęły się w 2009 roku, a pilotaż krajowy rozpoczął się w 2014. Cztery lata po rozpoczęciu krajowego pilotażu wysiłki zostały scentralizowane pod nadzorem Krajowego Banku Centralnego Chińskiego Banku Ludowego. Teraz chińscy eksperci prawdopodobnie chcą wykorzystać niezawodność i niezmienność technologii blockchain, aby mieć pewność, że dane kredytu społecznego są zawsze dostępne i nie mogą zostać zmienione przez nieupoważnione podmioty. Widać, że główne cechy blockchain, takie jak właśnie niezmienność, mogą być wykorzystane niekoniecznie na korzyść społeczeństwa, tak jak to widział czy tam widziała grupa Satoshi Nakamoto. Przejdźmy teraz na Kubę. Kuba rozważa przyjęcie wenezuelskiego petro w ramach umów dwustronnych. Wenezuela rozmawia z Kubą na temat wykorzystania petro, państwowej kryptowaluty wspieranej przez ropę naftową, do płatności dwustronnych, w tym transakcji handlowych. Według wenezuelskiej państwowej gazety Correo del Orinoco oba narody rozmawiały na temat kryptowalut na ostatnim szczycie międzynarodowym. Narody podpisały około 1400 umów od 2000 roku i potwierdziły swoje związki w Caracas, podpisując zobowiązanie dotyczące sportu, kultury, energii, telekomunikacji, opieki zdrowotnej oraz rolnictwa. Creoder Orinoco stwierdził, że wykorzystanie Petro w tych umowach pomogłoby wzmocnić gospodarkę i wenezuelskie środki produkcji, omijając sankcje nałożone przez oczywiście USA. Wychodzi na to, że najbardziej zaadoptowaną kryptowalutą w użytku oficjalnym będzie wenezuelskie Petro. Co o tym sądzić? Zostawiam to wam. Przejdźmy teraz dalej. Korea Południowa rozważa nałożenie podatku dochodowego 20% na kryptowaluty. Według raportu opublikowanego przez lokalny anglojęzyczny serwis informacyjny The Korea Times, 20 stycznia ministerstwo podobno nakazało swojemu urzędowi skarbowemu przeanalizować opodatkowanie kryptowalut. Korea Times zacytowała anonimowego użytkownika, który podobno powiedział, że ministerstwo nie sfinalizowało planu. Ale podkreślił, że rząd może nałożyć podatek dochodowy w wysokości 20%. Niektórzy spekulują, że rząd może klasyfikować zyski uzyskane w wyniku handlu kryptowalutami jako inne dochody, a nie zyski kapitałowe. W Korei Południowej bardzo potrzebna jest klarowna metoda opodatkowania kryptowalut. Stało się to szczególnie widoczne, gdy pod koniec grudnia duża lokalna giełda kryptowalut BitCamp ogłosiła spory administracyjne dotyczące rachunku podatkowego o wartości prawie 70 milionów dolarów, który zdaniem giełdy nie ma podstawy prawnej. Giełda Bitham zdecydowała się na postępowanie prawne i skierowanie sprawy do organów podatkowych. Rządy w Europie robią wszystko, żeby giełdy kryptowalutowe po prostu z Europy uciekły i nie płaciły żadnych podatków i płaciły te podatki gdzie indziej, a jak widzimy w Korei Południowej z góry są nakładane podatki 20% żeby kraj zarobił jak najwięcej. Którą drogą pójść? Nie wiem. Przejdźmy teraz trochę do przyjemniejszego tematu, jakim jest blockchain używany przez właściciela Budweisera, InBev, do pomocy afrykańskim rolnikom. AB InBev to międzynarodowy konglomerat powstały w wyniku połączenia kilku uznanych producentów piwa. Obejmuje Budweisera, Stelle, Artos oraz Korone jako jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek. Firma przyjęła strategię korzystania z lokalnych dostawców, otrzymując ulgi podatkowe za ich dodatkowy wkład w gospodarkę kraju. Okazało się to jednak trudniejsze w Afryce, na kontynencie, na którym infrastruktura bankowa pozostaje słabo rozwinięta, a rolnikom trudno jest uzyskać dokumenty papierowe. Współpracując z BankQ, firmą specjalizującą się w rozwiązaniach łańcucha dostaw blockchain, AB InBev wprowadził rozproszony system księgowy, który śledzi wszystkich lokalnych rolników, którzy dostarczają firmie Jęczmień i Słód. Pozwala im to udowodnić swoje dochody lokalnym bankom, a tym samym otworzyć rachunki bankowe i linie kredytowe. Bardzo dobra wiadomość z Afryki oraz dowód na to, że do masowej adaptacji blockchain nie są potrzebne kryptowaluty i wcale nie muszą być one wykorzystywane. Przejdźmy teraz dalej. Do lunchu Justina Sana. Justin Sun, CEO Tron, je lunch ze współzałożycielem Apple Stevem Woźniakiem. Szef fundacji Tron Justin Sun napisał na Twitterze, że zjadł lunch z legendarnym inwestorem i przedsiębiorcą, który założył Apple razem ze Stevem Jobsem. Justin Sun stwierdził w swoim poście na Twitterze, że miał zaszczyt poznać legendarnego WOS i oczekuje współpracy z przedsiębiorcą. Może i to nie jest Warren Buffett, ale również jest bardzo znaną postacią. Jednak tym razem hype'u nie było, jak w przypadku wygranej aukcji charytatywnej i ogłoszenia lunchu z Warrenem Buffettem. W ostatnich wiadomościach ze świata kryptowalut mówiłem Wam, że IBM będzie wykorzystywał technologię IOTY w swoich projektach. A dzisiaj możemy przeczytać, że IOTA będzie powszechnie przyjęta przez czołową niemiecką firmę programistyczną. Software AG, międzynarodowy dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, z siedzibą w Niemczech, założony w 1969 roku, ogłosił, że zamierza masowo zintegrować technologię rozproszonej księgi głównej DLT, IOTA, Altcoin, IOTA, Tangle oraz Kubik i inne rozwiązania w ich operacje jeszcze w tym roku. IOTA pozostaje jednym z najbardziej aktywnych obecnie istniejących projektów DLT a członkowie zespołu pracują niestrudzenie, aby realizować marzenie projektu o zrewolucjonizowaniu ekosystemów IoT. W najnowszym opracowaniu wiodący niemiecki dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, który może pochwalić się 10 tysiącami klientów rozproszonych w 70 krajach na różnych kontynentach, jasno stwierdził, że wkrótce zintegruje praktycznie wszystkie rozwiązania IOT ze swoimi procesami. Podobno, choć Software AG nie opublikowało jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących planowanej integracji IOTA, wiceprezes ds. innowacji i architektury firmy jasno stwierdził, że blisko współpracował z fundacją IOTA w zeszłym roku i widzi znaczące przypadki użycia IOTA w ich wielomilionowej firmie. Kolejna bardzo dobra wiadomość ze strony IOTA: kolejne wielkie partnerstwo i kolejne wykorzystanie w prawdziwym świecie, to nie są partnerstwa na zasadzie, wypiszemy sobie ich nazwę na stronie internetowej, żeby podhypować i żeby cena tokena trochę urosła. Widzimy, że IOTA bardzo prężnie działa oraz zaczyna być wykorzystywana w prawdziwym, realnym świecie. Przejdźmy teraz do ostatniej wiadomości, jaką jest partner Alipay. Tranglo integruje technologię płatności transgranicznych Ripple. Tranglo, firma Fintechowa z Azji południowo-wschodniej integruje technologię przekazów Ripple. Według kierownika projektu firmy ST Lau Tranglo, zaczęło wdrażać RippleNet w listopadzie ubiegłego roku. Firma z siedzibą w Malezji twierdzi, że jej transgraniczny interfejs API przekazów pieniężnych obsługuje płatności w 18 krajach, w tym Chinach, Indiach, Japonii, Singapurze i na Filipinach. Na początku tego miesiąca firma ogłosiło partnerstwo z chińską Alipay, największą na świecie Platformą płatności mobilnych z ponad miliardem użytkowników. Tranglo nie ujawniło szczegółów na temat implementacji ripple.net ani tego, czy planuje wykorzystać cyfrowy zasób XRP, ale jak możemy zobaczyć, ripple ciągle jest implementowane w różnych dużych firmach oraz odnosi następne sukcesy. Na koniec chciałem Wam przypomnieć o propozycji stworzenia serii filmów, które pomogą Wam przy edukacji w kryptowalutach. Napiszcie, proszę, w komentarzu pod tym filmem pytania czy zagadnienia, które nie są dla Was zrozumiałe i na które ciężko Wam znaleźć odpowiedzi. Jakie informacje związane z kryptowalutami i blockchainem są dla Was istotne i kluczowe? Zostawcie w komentarzach pod tym filmem, a ja ze swojej strony mogę Was zapewnić, że dołożę wszelkich starań. Aby wam pomóc lepiej zrozumieć świat kryptowalut, na dzisiaj to będzie wszystko. Pamiętajcie, jeżeli podobał się Wam ten film, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.